na audycję Duży Pokój zapraszam Mikołaja Moniuszko. Dziś solo, ale mam nadzieję, że mam coś ciekawego. A tym, co mam, jest podsumowanie festiwalu Pięć Smaków. Tak, festiwal udany. Dość zaskakujący, szczególnie, że ja z kinem azjatyckim miałem niewiele do czynienia wcześniej. I rzeczywiście ten festiwal był w stanie mi pokazać, że jest to w ogóle bardzo szerokie pojęcie kina azjatyckie, no bo to jest duży kontynent, jak się można spodziewać, ale też sztuka filmowa jest na wysokim poziomie rozwoju w krajach Azji właśnie. Także festiwal na pewno jest ciekawy przez to, że tak przekrojowo pokazuje kino azjatyckie, bo rzeczywiście tak jest. O czym mówiłem zresztą w zapowiedzi już było widać, że tam rzeczywiście propozycji jest bardzo dużo i różnorodnych. No tak, a to podsumowanie będzie przebiegało w formie prezentacji najlepszych filmów, jakie udało mi się zobaczyć na tym festiwalu. No najlepszych, jakie udało mi się zobaczyć, tak? Czyli być może coś mnie ominęło akurat. Miejmy nadzieję, że nie. Zacznę od filmu Obłąkany świat, filmu z Hongkongu w reżyserii Wong Chuna. Tak, to jest film nowy, który brał udział w konkursie głównym festiwalu, w konkursie Nowe Kino Azji. A o co chodzi? Główny bohater, Tung, wychodzi ze szpitala, w którym się znalazł z powodu choroby psychicznej. Dokładnie to była choroba dwubiegunowa. I gdy wychodzi z tego szpitala, trafia pod opiekę swojego ojca, którego nie widział, nie miał z nim kontaktu praktycznie przez ostatnie 10 czy 15 lat. A jego ojciec, no niestety warunkami mieszkaniowymi dysponuje nie najlepszymi, bo ma jedynie mały pokój we współdzielonym mieszkaniu. W tym pokoju są co prawda 2 łóżka, ale w systemie piętrowym. No i reszta filmu to jest przede wszystkim może poznawanie się właśnie Tunga z ojcem, jak i w ogóle wkraczanie Tunga w społeczeństwo z powrotem, co jest utrudnione przez to, że on ma przyczepioną tą łatkę właśnie chorego psychicznie i to jest ciekawe, jak ludzie reagują. No to jest dramat psychologiczny tak na pewno, bo to, co się dzieje ciekawego, to jest właśnie psychologia, no głównie Tunga, ale również jego ojca, który, no ich relacje są na pewno skomplikowane. I to jest zresztą bardzo ciekawy, najciekawszy zabieg w tym filmie dla mnie, że takich skrajnie różnych ludzi, którzy tak naprawdę w tej chwili już nie chcą się znać i mają problem, ale jest od nich jakby wymagane i to by im się bardzo przydało, żeby oni mieli relacje dobre, tak? I ciekawe jest to, że ten właśnie twórcy filmu wrzucają tych dwoje ludzi na skrajnie małą przestrzeń, tak? Bo małą, bo to mieszkanie na pewno. A przy tym, tak jak mówię, oni są różni, tak? No po pierwsze przez te ich skomplikowane relacje osobiste, ale też oni są zupełnie, mają inne wykształcenie, tak? Bo Tung skończył wyższą uczelnię, a jego ojciec jest kierowcą ciężarówki. Zresztą to był jakby też powód tego, że oni się nie widzieli, tak? Przez tak długi czas, bo ojciec właśnie jeździł pomiędzy Hongkongiem a kontynentalnymi Chinami i był cały czas poza domem w związku z tym. Różni ich wiek, co oczywiste jakby. No i to jest jakby, to jest też naturalne, że ojca i syna różni wiek, tak? Ale oni w tym momencie są jakby obcymi zupełnie sobie ludźmi. No może nie zupełnie, ale bardzo mocno obcymi. I to działa, bo to jest jakby taki cyrk skonstruowany dla właśnie tych dwojga ludzi, dla Tunga i jego ojca. I tam właśnie się dzieje najwięcej, tak? I to jest właśnie takie poletko starć Tunga z ojcem. Starć nie tyle fizycznych czy kłótni bezpośrednio, ale właśnie docierania się charakterów, budowanie czy też odbudowywania tej relacji, którą tak naprawdę powinni mieć i to dobrze by było dla nich obu, gdyby ich relacje były co najmniej poprawne. a w chwili ich poznania są bardzo, bardzo dziwne, tak? Ciekawe, bo oni, tak się wydaje, że oni właściwie jeden i drugi chcą się lepiej poznać i chcą właśnie zbudować te relacje nie z rozsądku, tylko mają jakąś taką wewnętrzną potrzebę. No, rozczulająca jest też troska ojca, który no, jest bardzo nieporadny w tym, żeby właśnie synowi pomagać. I on tak naprawdę jedyne, co o nim wie, to to, że jest chory psychicznie i zupełnie przez ten pryzmat tylko go postrzega. I troska, którą on wyraża, głównie się objawia w dbaniu o to, żeby brał leki. To też wynika trochę ze strachu, tak? Bo on strachu przed nieznanym, tak? Bo on nie wie tak naprawdę, czym ta choroba może się obawiać i trochę się boi, no, że syn go może w nocy zaatakować. Więc tu dochodzi ten kolejny aspekt właściwie, bo muszą w jednym pomieszczeniu spać, a przy tym ojciec jest cały czas w obawie przed atakiem. A z drugiej strony Tung bardzo się niezręcznie z tym czuje, z tym jak ojciec się z nim obchodzi i z tym właśnie, że musi tak blisko z nim żyć, trochę zmuszony do tego. No tak, a Tung trafił do szpitala z powodu pewnych wydarzeń. Ja nie zdradzę jakich. Ale ciekawa jest narracja dążąca do zdradzenia tego, bo dostajemy retrospekcję Tunga, ale w takim ruchu spiralnym. To znaczy każda kolejna retrospekcja zbliża się coraz bardziej do tego wydarzenia. Czyli mamy retrospekcję, potem mamy akcję w czasie rzeczywistym, która również jakby dotyka wspomnień Tunga. To wywołuje kolejną retrospekcję bliższą temu wydarzeniu kluczowemu. To jest coś takiego jak w rozmowie w katedrze powieści Vargasa Llosy. Tam cała powieść jakby była zbudowana na tym rozwiązaniu. Bardzo udana jest zresztą. W Obłąkanym świecie to nie jest aż tak ważne, ale nadal obserwuje się to dosyć interesująco. Film jest ciekawy też wizualnie. On się dzieje w Hongkongu. Więc mamy dużo takich zdjęć charakterystycznych dla tego miasta. Dachy, klatki schodowe. Dach może właśnie szczególnie i to pozwala pokazać właśnie te charakterystyczne bryły hongkońskie. Przez to, że Tung no, hoduje rośliny na dachu. Dużo na tym dachu w ogóle przebywa, więc mamy sporo zdjęć właśnie zrealizowanych na wysokości. No i mamy też taką obskurność i brzydotę właściwie i wnętrz i tych zewnątrz również. Ale co do wnętrz jeszcze taka bardzo duża ciasność, szczególnie w tym mieszkaniu, tak jak mówię, wynajętym, współdzielonym, gdzie inni lokatorzy, no tam jest mało miejsca i tak ojciec z Tungiem, tak jak mówi bohater, oni i tak mają największe mieszkanie, największy pokój w tym mieszkaniu. Tak, to powoduje takie wrażenie bardzo dużej ciasnoty. Jeszcze jest coś, na co bardzo dużą uwagę sami twórcy bezpośrednio zwracają również w napisach na końcu filmu. To jest jakby problem złej sławy chorób psychicznych w ogóle. Bo Tung wkracza w to społeczeństwo i on ma przypiętą, tak jak mówiłem, taką łatkę właśnie chorego psychicznie. No tak, tylko że na konkretną chorobę, a nikt nie wie tak naprawdę, co to może znaczyć. Więc on się spotyka z bardzo dużym ostracyzmem. I ma problem z asymilowaniem się w społeczeństwo tak naprawdę, bo no, nikt mu nie chce dać pracy, co jest też bezpośrednio w filmie pokazane, bo mówi, że ma chorobę dwubiegunową i mimo, że tłumaczy, że to co to jest i że to tak naprawdę jest niegroźne, to oczywiście tej pracy nie dostaje, mimo, że jest dobrze kwalifikowany do niej. Ale również ci wspomnieni lokatorzy pozostali w tym mieszkaniu. No źle się czują z tym, że chory psychicznie człowiek mieszka tak blisko, też jak właśnie ojciec Tunga, ale no on ma te pozostałe uczucia, a im zostaje tylko ta obawa. Tak, i tu jest też taki zabieg, syn właśnie jednej z lokatorek bardzo się zaprzyjaźnia z Tungiem i to jest tak trochę takie przesłanie z tego wychodzi, że prawda, niewinne dziecko, które nie ma uprzedzeń, jakoś spokojnie sobie radzi i że może tak powinno być. Pozbyć się uprzedzeń i wtedy wszystko będzie dobrze, tak? No, pewnie tak jest, tak myślę, że tak jest. Także mamy też taki morał z tego płynący bezpośrednio. Tak, film ciekawy, polecam. Dobrze. Kolejny film jest Po nitce do kłębka, Naoko Ogigami, film japoński. No, opowiada o 11-letniej dziewczynce, Tomo, która jest zaniedbywana przez matkę. Tak, jej matka ją właściwie porzuca, zostawia ją samą w domu. To się nie zdarza pierwszy raz. I za każdym razem, gdy to się zdarza, Tomo udaje się do swojego wujka, czyli brata swojej matki. No i tam przebywa przez jakiś czas, dopóki matka nie dojdzie do siebie. Tak jak mówię, to się zdarzało kilka razy, ale tym razem jest inaczej. Bo wuj mieszka z partnerką o imieniu Rinko, która jest osobą transpłciową. To oczywiście jej nie przeszkadza otoczyć Tomo bardzo troskliwą, serdeczną opieką. Tak, to jest bardzo wyraźne przesłanie społeczne, tak, oswajające jakby osoby transpłciowe w społeczeństwie. Przesłanie zresztą bardzo, bardzo pozytywne i udanie przeprowadzone, bo film mimo takich chwilowych dramatów i niesnasek między Tomo a właśnie Arinko potrafi bardzo właśnie takie pozytywną atmosferę wprowadzić. To jest film właściwie o szczęściu. O szczęściu i dziewczynki i Rinko, w której się obudziły uczucia macierzyńskie. Tak, film sprawia wrażenie takie bardzo urocze, tak? Bo tu mamy bardzo dużo takiego budowania więzi między tak naprawdę matczyno-córczanych. Ale przy tym jest też Tomo jakby szybko dorasta właśnie przez to, że ma problemy z matką. Ale też w trakcie tego filmu, przez to, że w końcu spotkała osobę, która ją prawdziwą opieką otacza, to ona się bardzo mocno zmienia przez to i zaczyna rozumieć pewne sprawy. Zresztą też w kontekście tej transpłciowości, czy w ogóle LGBT, tak? Bo ona przedtem, jak poznała Rinko, to była bardzo nieufna, ma też kolegę, który prawdopodobnie też jest transpłciowy i ona się z dystansem do niego odnosi. Też przez to, że dzieci w szkole są dość okrutne dla niego, tak, i go alienują z tej społeczności szkolnej. Również Rinko zresztą spotyka się parę razy z jawną, wyraźną niechęcią ze strony innych ludzi. I to jest w takim momencie, gdy Tomo już na tyle ma tą relację rozwiniętą z Rinko, że ona instynktownie reaguje agresją w stosunku do właśnie tych osób źle traktujących Rinko. Tak, ale co ciekawe, Rinko ją gani za to, że chciała ją bronić. Uczy ją takiej postawy, która wydaje się być częsta u osób LGBT, żeby po prostu puścić to mimo uszu i iść dalej. Postawy może nie do końca prawnej i odpowiedniej, ale na pewno bezkonfliktowej. I to jest takie trochę dziwne przesłanie dla mnie płynące z tego filmu. Chociaż może w funkcjonowaniu na co dzień to może i przydatne i taki to jest taki wskazówka trochę survivalowa, ale na pewno nie postawa, którą no ja też nie chcę chwalić czy nie chwalić, ale to nie prowadzi do polepszenia relacji i rozwiązania jakiegokolwiek niestety. Ale wydaje mi się, że ten film ogólnie trochę prowadzi do polepszenia wizerunku i trochę edukacji społeczeństwa w kierunku właśnie funkcjonowania osób LGBT w nim. No właśnie, w nim, a nie poza nim. Ja tu trochę nadinterpretuję, bo wydźwięk tego filmu nie jest, prawda, aż taki mocny i ostateczny. On jest raczej taki delikatny i przyjemny i to jest, no... Ewentualnie bajka, tak? Z morałem. Zresztą tu trochę jest takiego bajecznego klimatu w tym wszystkim, bo tak, to jest bardzo, bardzo przyjemne, delikatne, zabawne bardzo momentami, ogólnie udane. Kolejny film to Ciemna jest noc, film filipiński Adolfo Alixa Jr., film również konkursowy. Akcja filmu dzieje się w stolicy kraju, Manili. Za sprawą prezydenta Duterte została wprowadzona nowa polityka walki z narkotykami na Filipinach, według której policjanci mogą strzelać do dealerów narkotyków bez sądu. Jeśli zabiją dealera narkotykowego, to nie spotkają ich żadne konsekwencje. No, to jest na pewno sposób dość skuteczny na walkę z narkotykami. No, ale no bestialski właściwie, tak? Bo zaraz jak z dealerów narkotykowych, to zaraz się przenosi na po prostu uzależnionych od narkotyków ludzi chorych, którzy są zabijani. W każdym razie to nie jest sposób rozwiązywania tego problemu, no ale tak jest na Filipinach. I w tym wszystkim mamy małżeństwo w średnim wieku, które no... zajmuje się rozprowadzaniem narkotyków wśród sąsiadów na małą skalę i z tego się utrzymują. Ogólnie mieliby problem z przetrwaniem, gdyby nie ten biznesik. No ale w związku z tą polityką, obawiając się o własne życie, chcą z tego zrezygnować. Czego nie są w stanie im wybaczyć rządzący tym procederem mafiozi i zaczynają ich prześladować, porywają im syna. No i reszta filmu to jest próba odnalezienia tego syna. Tak, film ma bardzo powolne tempo. Jest skupiony na rozmowach właśnie głównych bohaterów i z sąsiadami, i między sobą. Bardzo dobrze jest zbudowane napięcie w tym filmie, bo rzeczywiście zdarzenia, które się na ulicach Manili odbywają, są bardzo dramatyczne. Ale też ten dramat nie staje się groteskowy. Tych trupów trochę się pojawia, ale rzeczywiście nie aż tak dużo w odpowiednich odstępach czasu. Film też buduje taką atmosferę bardzo posępną. Jest dość ciemny, jakby gęsty, zaszumiony dźwiękami. Właśnie dźwięk jest bardzo istotny w tym filmie, bardzo, bardzo mocny i dużo dający, tak? Ważnym elementem są też przemówienia właśnie prezydenta Duterte, rzeczywiście prawdziwe przemówienia, które można usłyszeć z radia. No z radia jak to z radia, to jest bardzo dźwięk zniekształcony i dodaje takiego klimatu prześladowania, zaszczucia, tak? Bo w momencie, w którym główna bohaterka zajmuje się pakowaniem narkotyków i słucha tych wywodów prezydenta na temat szkodliwości tego i tego, jak będzie brutalnie walczył z tym problemem. I to jest taki efekt poczucia zagrożenia z każdej strony, tak? Bo nawet z radia grożą głównej bohaterce. No i to też dodaje realizmu, tak? Bo mamy to dużo bardziej to osadzone w świecie realnym. I właśnie to wrażenie brutalności tutaj jest takie bardzo wyraźne i ważne i to jest to, co wyróżnia ten film. Brutalności spotęgowanej, tak jak mówiłem, właśnie przez to, że te zdarzenia są realistyczne, no i realne rzeczywiście, bo to jest w ogóle film oparty na faktach, żeby była jasność. I rzeczywiście takie prawo na Filipinach obowiązuje, więc jest tu też bardzo silny kontekst społeczno-polityczny, tak? Bo prezydent wygrał wybory demokratyczne i właściwie ma poparcie społeczne dość duże wśród ludzi, głównie, którzy się handlem narkotykami nie zajmują i nie mają z tym nic wspólnego. Chociaż ten odsetek akurat na Filipinach jest dosyć duży. Ale co ciekawe, nawet główna bohaterka głosowała na prezydenta Duterte, co można poznać po bransoletce, jaką nosi, takiej kampanijno-reklamowej. No i nie jest jasne, czy ona właściwie nie popiera tej polityki i czy ona się tym handlem narkotykami nie zajmowała przyczyn ekonomicznych, tak? Czyli nie miała innej możliwości zarobku i właściwie czy to... Ona nie wspiera prezydenta żeby znaleźć sobie pretekst do rezygnacji z tej pracy, którą wykonuje. bardzo duży obraz też korupcji wśród policji szczególnie, która wspiera czynnie tak naprawdę produkcję i dystrybucję narkotyków. Tak, film bardzo ciemny, film bardzo dosadny, tak jak mówię, z tym wrażeniem brutalności, bardzo taki depresyjny, ciężki. No na pewno, żeby sobie poprawić humor, ale uważam, że kawał dobrego filmu. Kolejny film, o którym chcę powiedzieć, to Letni śnieg w reżyserii Ann Hui z 1995 roku. Ann Hui, która miała retrospektywę na festiwalu Pięć Smaków. Rzeczywiście twórczyni bardzo ciekawa ze względu na tematykę, którą podejmowała, ale także sposób realizacji tych filmów i same filmy się bronią nawet w odłączeniu od tematów, które podejmują. Bo Ann Hui często podejmowała tematy polityczne, no ale często również takie ważne społecznie. I Letni śnieg jest właśnie raczej jednym z takich filmów. Opowiada o 40-letniej May, która pracuje, ale także zajmuje się domem. Jej teść jest chory na Alzheimera. I na początku filmu teściowa umiera. No i okazuje się, że teść z całej rodziny poznaje tylko May i tylko jej się w miarę słucha i z nią jakby się zaprzyjaźnia, więc ona, na nią spada obowiązek zajmowania się teściem, to jakby jest najbardziej optymalne rozwiązanie. Poza tym właściwie na nią spadłby ten obowiązek również tradycyjnie, bo jej mąż jest synem tego człowieka, tak? I no ona jest po prostu najbliższą teściowi kobietą w rodzinie, więc tradycyjnie to ona powinna się nim zajmować. To jest kino ciekawe, dlatego że mówi o starości, co nieczęsto się zdarza w kinie. No tak z szybkich przykładów to mi przychodzi na myśl Miłość Hanekego, zresztą też bardzo udana. Tak, i mówi bezpośrednio o problemach związanym ze starzeniem się ludzi. I tym, w jaki sposób należy się nimi zajmować, jakie są problemy z tym związane, bo no, w życiu takie sytuacje się zdarzają, a jednak w sztuce wydają się tematem rzadko portretowanym. Tutaj są sportretowane i są bardzo, i to bardzo udanie. No, tu też jest trochę taki efekt, że te sytuacje, których doświadczają bohaterowie w związku z chorobą teścia, czy też ojca, zależy dla kogo. No one są zabawne momentami, ale jakby cały ich obraz raczej wywołuje współczucie i takie poczucie żalu tego człowieka. To bardzo mocny efekt zresztą. Poza tym tutaj ważnym elementem są też te konfrontacja tradycji a pragmatyzmu, tak? Bo tak naprawdę tradycyjnie w społeczeństwie no hongkońskim w tym przypadku, ale myślę, że w europejskich jest podobnie, to kobieta ma właściwie najwięcej pracy, szczególnie jeśli decyduje się na pracę zawodową również, to często okazuje się również, że ona się musi domem zajmować też. I tu dodatkowo na May, mimo że ma pracę zawodową i zajmuje się domem, to jeszcze spada na nią obowiązek, odpowiedzialność za teścia właśnie. I ciekawe jest to, że ona, że to właściwie też wydaje się być zgodnie z tą tradycją jej obowiązek, żeby to ona się tym teściem opiekowała. Ona sobie z tym radzi i to też jest ważny wątek tego filmu, bo ona jest bardzo silną kobietą i to bardzo często również ten motyw występował w filmach Ann Hui. No wydaje się zresztą, że ona sama była silna, bo jednak funkcjonowała w bardzo zmaskulinizowanym środowisku. Mimo to jest w tej chwili i zawsze była jednym z najważniejszych twórców hongkońskiego kina. No ale tak jak mówię, też również w innych filmach, które widziałem na tym festiwalu w retrospektywie Ann Hui, ten motyw występował. Tak, także film zaangażowany społecznie, opowiadający o ważnym aspekcie życia, rzadko pokazywanym. I robiący to bardzo, bardzo sprawnie, bardzo udanie. Ciekawe w tym, co pokazuje. Ale też nie bardzo ciężki. To jest w takiej oprawie dosyć lekkostrawnej. Mimo że temat bardzo trudny. No dobra, kolejny film. Noce Bangkoku, również film konkursowy. Film wbrew pozorom japoński, w reżyserii Katsui Tomity. Akcja dzieje się w Bangkoku, w dzielnicy rozrywek, czyli najczęstsze miejsce akcji w Bangkoku właściwie. A dokładnie na ulicy, która specjalizuje się w obsłudze japońskich klientów. Dziesiątki agencji erotycznych, których wszyscy mówią po japońsku, cała obsługa. Jedną z dziewczyn tam pracujących jest Lak, która spotyka Ozawę, dawnego kochanka. Kiedy ostatnio się widzieli, ona jeszcze zaczynała, a w tej chwili jest na samym szczycie tej drabiny. Specjalizuje się w najbardziej ekskluzywnych zamówieniach, przez co jest w stanie utrzymać nie tylko siebie, ale również rodzinę na wsi przy granicy z Laosem. Tak, i film to właściwie po pierwsze obrazki z życia tej dzielnicy i z tego, co się dzieje w tych klubach. Po drugie, skomplikowana relacja właśnie Ozawy i Lak, która no, przy okazji pokazuje inne rzeczy, kontekst też społeczny, kulturowy. Film jest w ogóle długi, bo trwa ponad 3 godziny. Przez co staje się taką epopeją wręcz. Zresztą to często jest przymiotem filmów długich, to co się też tutaj udało, że bardzo wciągają widza w świat przedstawiony w filmie. Często też zaczyna widzowi zależeć na bohaterach filmu. Ciekawią go, jak się to skończy, jak się rozwiąże sytuacja i tak dalej. Co często w filmach krótkich tego poziomu zażyłości z bohaterami nie udaje się osiągnąć. Temat jest też ciekawy, trzeba powiedzieć, bo no, ten seks biznes w Tajlandii, no to jest znany fakt, że tam się różne rzeczy dzieją. Ale to też jest ciekawe, że właśnie są wyspecjalizowane w klientach japońskich również przybytki. A przy tym dużo się też pokazuje życia no, samych prostytutek, tak? Które no, to nie jest szokujące, są po prostu normalnymi dziewczynami, których sytuacja trochę zmusiła do pracy w ten sposób. Ale to jest fajnie też pokazane w tym filmie. Tak, w ogóle ta fabuła jest bardzo skomplikowana, taka rozłożysta, dużo jest zależności pomiędzy bohaterami, dużo się dzieje. Ciekawy jest ten epizod, gdy Ozawa i Lak wyjeżdżają na prowincję właśnie do rodziny Lak. No też pokazanie tego z innej strony trochę życia w Tajlandii i tego jakby zaplecza tego biznesu, który się w Bangkoku odbywa. A z punktu widzenia Ozawy to bardzo interesujący jest też tutaj problem obcości i pewnej alienacji, z którym spotyka się on w obcym kraju na emigracji. No, to jest problem uniwersalny, tak? To nie jest tylko problem Japończyków w Tajlandii, ale no, każdy emigrant w pewnym sensie ma pewne uczucia z tym związane. Nie tyle może tęsknoty bezpośrednio za ojczyzną, ale jakby pewnej obcości kultury, która go otacza. Ale wydaje się, że najważniejsze w tym filmie jest pokazanie tego dążenia do szczęścia, zarówno no, dwójki głównych bohaterów. I takie pytanie głębsze, jak w ogóle osiągnąć szczęście, bo wydźwięk tego filmu jest taki, że zarówno ci klienci są nieszczęśliwi, jak i prostytutki też są nieszczęśliwe, jakby z wiadomych powodów. Chociaż wydaje się, że bardziej niż ci klienci, a właściwie chyba powinno być odwrotnie. I pytanie, jaki jest czynnik prowadzący właśnie do szczęścia w tym przypadku. Bo wydaje się, że prostytutki, mimo że no ich praca jest mało szczęśliwa, to one są w stanie jakby żyjąc w stałym miejscu i jakby prowadząc życie, no takie sobie życie, ale jednak w jakimś ułożony sposób, to są w stanie jakoś to sobie ułożyć, a turyści, którzy przyjeżdżają do Tajlandii w celach rozrywkowych, no oni są jakby często nieszczęśliwi od startu i przyjeżdżają do tej Tajlandii właśnie po to, żeby się trochę uszczęśliwić, co oczywiście się nie udaje, bo to chwilowe tylko przyjemności. Także trochę tu morał jest taki, że szczęście jest efektem pogodzenia się ze sobą, takiego wewnętrznego spokoju. To nie jest morał sztuczny, bo film w dużej części został zrealizowany z udziałem amatorów, tak, naturszczyków. Główna bohaterka również jest amatorem i rzeczywiście pracująca w fachu, w którym pracuje również w fabule filmu. Jeśli chodzi o te emocje, to one rzeczywiście są prawdziwe, udokumentowane przez reżysera, który zresztą dużo czasu w Tajlandii i w Indochinach w ogóle spędził. I co mi się też bardzo podoba w drugiej części, ten film jest bardzo refleksyjny, taki nostalgiczny i to dobrze, że to jest w drugiej części, bo tak jak mówię, już się udało nabudować relacje pomiędzy widzem a bohaterami filmu. I wtedy, jak już w jakimś sensie jesteś związany z bohaterami, to bardzo bohaterowie zaczynają się zastanawiać nad sobą, nad swoim życiem, nad tym, co chcą osiągnąć, właśnie nad tym szczęściem swoim i co robić w tym kierunku. I to działa bardzo dobrze, wręcz tak medytacyjnie. Tak, jeszcze chciałem wspomnieć o bardzo ciekawym kontraście, tutaj celowo myślę zastosowanym w tym filmie, bo gdy akcja dzieje się w Bangkoku, w tej dzielnicy uciech cielesnych, to obserwujemy właściwie akcję tylko nocą, a gdy bohaterowie są na prowincji właśnie, czy również odwiedzają Laos, sąsiedni kraj, to akcja dzieje się prawie tylko w dzień i to daje też kontrast taki wizualny tej ciemności rozświetlonej neonami, a właśnie prawdziwego życia, które się odbywa w dzień. Tak, film bardzo udany. Polecam serdecznie, jeśli gdzieś dorwiecie. Kolejnym filmem bardzo ciekawym są Wilgotni kochankowie Tatsumi Kumashiro. Film japoński 1973 roku. To jest film, który był prezentowany w sekcji Roman Porno, czyli tak jak mówiłem w zapowiedzi. Film erotyczny, ale dużo bardziej ambitny, bo Tatsumi Kumashiro był dużo bardziej ambitnym twórcą, który zdecydował się na robienie filmów erotycznych z powodu łatwiejszej dostępności i budżetów i możliwości robienia filmów w ogóle. Film opowiada o Katsu, który jest typem buntownika, wraca do rodzinnego miasta. Mieszkańcy go rozpoznają, on jednak twierdzi, że to nie jest on i ukrywa swoją prawdziwą tożsamość. Zaprzyjaźnia się z właścicielką kina, w którym są pokazywane właśnie filmy erotyczne. Zaczyna tam pracować. Szybko wywiązuje się również romans pomiędzy nim a właśnie właścicielką kina. Później spotyka pewną parę. Spotyka ich, gdy uprawiają seks w trawie. To bardzo zresztą zabawna scena. Znaczy oczywiście tutaj sam akt to rzeczywiście się odbywało. Z tym, że w japońskich standardach to są anatomiczne szczegóły, te jakby najważniejsze w samym akcie seksualnym, są ukrywane. I to tu zabawnie wychodzi, bo reżyser trochę prześmiewczo, trochę przewrotnie zasłania właściwie więcej niż ustawa przewiduje, jak to się mówi. Czyli często na przykład pół ekranu jest zasłonięte czarnym takim wyraźnym kwadratem, co daje dość komiczny efekt. A sama scena poznania Katsu i właśnie dwójki bohaterów jest dosyć zabawna, bo oni oddają się namiętności, a Katsu podchodzi coraz bliżej. I to taki daje bardzo surrealistyczny wręcz komiczny momentami, ale właśnie taki ponadrealny efekt. Bardzo ciekawe. I ważny jest też sam ten pejzaż nadmorski, taki bardzo surowy, taki melancholijny. A ogólnie to jest film o wolności, o pewnym właśnie buncie. Wolności, do której dążą bohaterowie i którą osiągają właśnie przez seksualność swoją i pewną swobodę emocji i oddawania się im. To jest właśnie film mocny emocjonalnie i też bardzo ciekawy wizualnie na szczęście, bo mamy ten krajobraz właśnie nadmorski i takie uczucie melancholii też właśnie potęgowane przez wizualia. Tak, melancholii, którą właśnie przerywają erotyczne przygody bohaterów. Co do samych bohaterów, to właściwie ma się takie niejasne odczucia i oni wszyscy są postaciami bardzo skomplikowanymi emocjonalnie i to ciekawe, że udało się reżyserowi osiągnąć właściwie taki efekt głębokiej charakterystyki postaci, trochę też budowanej przez tajemnicę i pewną niejasność ich, ale jednak mamy dużo podejrzeń, jacy są ci bohaterowie i o co im może chodzić, mimo że to wprost jest nieodczytywalne. I to wszystko udało się osiągnąć w filmie, który ma 75 minut, czyli jest bardzo krótki i przeplatany scenami erotycznymi. No myślę, że ciekawa sekcja w ogóle. Ciekawy jej też byłem, no bo jakby filmy erotyczne rzadko są pokazywane na festiwalach filmowych i ciekawy byłem, czy coś jest rzeczywiście w nich takiego wyjątkowego, że aż zasłużyły na sekcję na tak poważnym festiwalu. Okazało się, że tak, czego przykładem są choćby Wilgotni kochankowie, Tatsumi Kumashiro. No i ostatnim filmem, którym chciałem omówić, jest kolejny film japoński, Żona dla Rip van Winkle, Shunji Iwai'a. Opowiada o Nanami, która jest nauczycielką, bardzo taką introwertyczną, nieśmiałą. Uczniowie naśmiewają się z niej i w prezencie daje jej mikrofon, żeby głośniej mówiła, bo rzeczywiście mówi bardzo, bardzo cicho. Ale poza tym Nanami również publikuje w sieci swój pamiętnik. Tak, w momencie rozpoczęcia filmu Nanami poznaje chłopaka na portalu randkowym i bardzo szybko chce z nim wziąć ślub. Nie ma wielu przyjaciół, ani rodziny bliższej, a jej chłopak, przyszły mąż narzeczony, można powiedzieć, zaprasza na ślub dużo znajomych i rodziny, więc ona czuje się zobowiązana, żeby zrobić to samo. Jak się okazuje, znajduje w sieci ofertę pewnego człowieka, który jest w stanie wynająć znajomych na wesele, tak naprawdę grupę aktorów, która będzie grała jej znajomych i rodzinę. Tak, i to jest wtedy właściwie się zaczyna ten film, gdy poznaje tego człowieka. On tutaj odgrywa w filmie taką rolę takiego człowieka, który jest w stanie załatwić wszystko i buduje taki pewien mikroświat w tym filmie, w którym funkcjonuje Nanami. Mikroświat dziwnych usług, ludzi, którzy ufają w te usługi, w ogóle czegoś, w czym wszystko jest możliwe i właśnie tego człowieka, który pojawia się znikąd i ma odpowiedź na wszystko. Szybko dochodzi do rozwodu i Nanami, nie wiedząc co zrobić w życiu, właśnie zwraca się do tego człowieka znowu i zaczyna u niego pracować w różnych dziwnych przedsięwzięciach. No i fabuła bardzo się rozwija wtedy i jest zaskakująca, ale przy tym bardzo wielowarstwowa i skomplikowana. Pewne zależności pomiędzy bohaterami różnymi się tworzą. I jest taki efekt, że zarówno Nanami, jak i widzowie są w stanie w pewnym momencie uwierzyć we wszystko, co tam się dzieje, przez to, że ten świat jest celowo nierealistyczny, znaczy zachowujący cechy realizmu, ale pewne takie nagięte cechy. Film jest w ogóle bardzo długi, to tak jak mówiłem w przypadku Nocy Bangkoku. to pozwala też właśnie osiągnąć pewną bliskość z bohaterami filmu. I tutaj jest o tyle ważniejsze, że rzeczywiście film nabudowuje ten właśnie mikroklimat, o którym mówiłem. I on jest tym bardziej realistyczny, im dłużej to trwa. Zresztą film funkcjonuje w kilku wersjach. Ja widziałem tą wersję 3-godzinną, ale jest również serial kilkuodcinkowy, i który w sumie daje 4,5 godziny i być może tam efekt jest jeszcze mocniejszy. To jest film o potrzebie akceptacji tak naprawdę, bo wszystko, na co decyduje się na nami, kierowane jest tym, żeby funkcjonować jakoś w społeczeństwie i nie być wytykanym palcem, ale przy tym ona potrzebuje też tej emocjonalnej bliskości z drugim człowiekiem. Powiedzieć można miłości tak naprawdę. I sposoby, na które ona się decyduje, żeby tą relację zdobyć, są fascynujące, ale też uświadamiające nam desperację, do jakiej może doprowadzić właśnie niespełnienie tej potrzeby. Desperację nie tyle tutaj wyjątkową dla Nanami, bo wydaje się, że uniwersalną dla ludzi właśnie poszkodowanych w tym aspekcie. Chciałem też w ogóle pochwalić bardzo kreację aktorską aktorki grającą właśnie Nanami. Jej nieśmiałość pokazana na ekranie jest wręcz nieprawdopodobna. Jak realistycznie to jest zrealizowana, przy tym tak bardzo uroczo, ale realistycznie. Film bardzo ciekawy, również zaskakujący w rozwiązaniu i w poszczególnych momentach kulminacyjnych, których na pewno w filmie jest kilka. W ogóle fabuła jest bardzo, bardzo gęsta, bardzo ciekawa do śledzenia i na pewno nikt się nie będzie nudził na tym filmie. No, tak. To były filmy, które najbardziej mi się podobały na festiwalu 5 Smaków. Miejmy nadzieję, że jak najwięcej z nich pojawi się w Polsce przy innych okazjach. Mogli je gdzieś zobaczyć. Dziękuję.